Nie? Czy coś się... Tak, coś się. Mhm. Halo, halo. Tu studio. Studio podcastu Jak się starzeć bez godności. Tniecie to oczywiście, prawda? Tak, montujecie tak, jakby co, montuję, jakby ale jakby coś nie, bełkotał. Ale niechętnie, bo jak pan będzie bełkotał, to zmontujemy, no tak. Właśnie, no właśnie. Natomiast swojego bełkotu nie montujemy, na tym właśnie zyskałyśmy popularność. Waszego bełkotu? Na naszym bełkocie, tak. Że nie montujecie tego? Nie, po prostu w sensie, ludzie uwielbiają. Tak, lubią bardzo, tak. No dobra, to ja też mogę w tym... Ewa, odsłoń usteczka, tylko dobrze. Tutaj mów, bo ludzie mówią, że jesteśmy świetni, ale dźwięk mamy fatalny. Dobra, postanowiłam. A to dlatego, że ze studni, to już nagrywasz? Tak, już nagrywam, tak, mówimy. Chodzi o to, że dlatego ludzie mówią, że nas nie słychać, bo myśmy pierwsze odcinki nagrywały ze studni. Nie, i dlatego nawet na ostatnie odcinki. No tam on też był w studni. Tak. To było też studnia, widocznie. Dobrze, a do Adremu? Ale to może pójdźmy do studni, może... Dobrze, ale to wystarczy... To już wystarczy. Może... To już jesteśmy w studiu. Bo nam dobra, się rozpada, dobra. Bo to po prostu pan Andrzej się zorientuje, że my nie jesteśmy profesjonalni. Mikrofon się rozpadł w tej chwili, tak, ale się już spadł. Żeśmy go tak złożyli. Ewo, zadaj pierwsze pytanie. Naszym gościem jest pan Andrzej Seweryn. A to pytania do mnie, nie, tak? Nie, my zadamy jedno i potem już nie będziemy panu przerywać. Ewo, no, do mikrofonu. Przez 15 minut? Ile to tak ma? To? Tak. Nie, ile pan da radę? O, proszę pani. Tak. Ale czy pan daje radę? Tak. No. Proszę pana, to ja zadam pytanie, 76, bo Ewa... 76, nie? 76. 50, to ja wie pani, 26 lat temu miałem problemy. Jak było? Fantastycznie. I w ogóle nie zdałem sobie z tego sprawy. Że co? No, że miałem 50. Ale odczuwał pan jakoś tę 50, czy w ogóle tak przeminęło z wiatrem? Nie, ja za dużo pracuję, żeby w ogóle cokolwiek odczuwać. Czyli o urodzinach przypominają panu najbliżsi, tak? Oczywiście. I to może dlatego jest taki problem. Jak, czy pan... Nie, no to głębszy problem. Ja nie to widzę, żeby to był jakiś problem. Macie dla pana problem nie ze mną? Nie. Nie. Chciałbym zapytać, czy pan się lubi w wieku, w którym pan jest? No, to jest dobre pytanie, pułapka, bo gdybym powiedział szczerze, to słuchacze powiedzą, co za wał, co za zarozumialec i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę gdybym się zaczął nie bać. Kłamać, proszę. Gdybym zaczął kłamać, to powiedzą, że kłamie i tak dalej, i tak dalej. No więc trudno, pan powiem musi po prostu być wiarygodny. Tak jest, tak jest. Tak jest w moim zawodzie. Mam zagrać prawdę. Proszę państwa, więc teraz tak, skupiam się i gram prawdę. Pytanie było, czy lubię się w tym wieku. Uwielbiam się. No i tym optymistycznym akcentem kończymy. Oby wszystkim tak było w 70. wiośnie życia. Czy to jest koniec naszej rozmowy? Nie, ale jesteśmy tak... Dobrze, a czy panu nie jest przykro, że jest pan dalej niż bliżej? Proszę pani... Bo nam jest już przykro. Proszę pani, moje problemy to jest, proszę pani, ból. Ale w duszy czy ciała? A tam w duszy, tam. Dzwoni, proszę pani, dzwonek rano. No i teraz zaczynają się problemy. Po godzinie już jest lepiej, no. Ale wie pani, naprawdę te pierwsze minuty, ten kwadrans, to... Więc tu jest mi przykro. To muszę powiedzieć, że to jest dość przykre. A co się dzieje? Proszę opisać tak z detalami. Ten kwadrans właśnie, ten kwadrans opisać. Proszę opisać. Mamy kwadrans. Znaczy, no, dzwoni, zadzwoń, ostro Magda. Panie lecą. Ja jest, ostro uwaga, panie dzwoń, lecą. Uwaga. Dzień, tu mam nawet taki dzwonek. Że a co? Nie, to była perkusja. Ale dobra, jestem dzwonek pana. Din, 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 din. Andrzej, wstawaj, Andrzej, wstawaj. Więc tak. Boli tu, nie pokazuje. Pan pokazuje nadgarstki, tak. Boli kolano, bolą plecy, bolą stopy i bolą biodra. A, to mnie teraz też to boli wszystko. To, no ale co pan pani z tym robi, Magda? Co pan robi? Właśnie, proszę pani, ćwiczenia i poważna opieka pani doktor Jaczewskiej, proszę pani. Baczewski? Pana, nie, Jaczewski. Doktor Baczewski, Baczewski to wieczorem, wieczorem leczy. Tak, pana doktora Niesłuchowskiego, pana doktora Cejmera. Nie, i będziemy do przodu szli. Ale ćwiczy pan te ćwiczenia rano w ciągu tego kwadransa? Ja ćwiczeń nie ćwiczę, ja ćwiczenia robię. A dobrze, tak. Nie można ćwiczyć ćwiczeń? Nie, ćwiczyć nie, bo to jest... nie da się. Próbowałem. No i potem staje po 15 minutach i ma pan już... No powiedzmy po pół godzinie. Aha, ale robi pan te ćwiczenia rano, czy chodzi pan najczęściej do... rano. Rano. I jaki to jest rodzaj ćwiczeń? Gimnastyka szwedzka, joga, stretching, pilates... Czy jest taki senioralny zestaw ćwiczeń? To po prostu pani doktor Jaczewska mi to tam zrobiła taki zespół ćwiczeń i ja ćwiczę, koniec. Nie można ćwiczyć ćwiczeń. Nie, ćwiczyć nie można.
I robi pan te ćwiczenia. Tak jest. Aha. I wtedy pan już dochodzi do tego momentu, kiedy pan się kocha. Bo rozumiem, że rano jest po prostu, jest trudno. No, można tak to sformułować, tak jest, tak jest. A ja mam takie pytanie. Rano pan się budzi, jeszcze pan oczu nie otwiera i widzi pan siebie wewnętrznymi oczami. Nie widzę, żeby mam problemy z oczami, no. No dobra, ale idzie pan do łazienki, patrzy pan w lustro. Zakładam okulary, tak. Zakłada pan okulary, idzie pan do łazienki, patrzy pan w lustro i spodziewa się pan zobaczyć tam człowieka z Ziemi Obiecanej. Broń Boże, nie? Dlaczego? A po co mi to? Bo w sensie, że młody. A nie, no skąd, no nie. Po pierwsze, ja się widuję młodym dość często, bo te zdjęcia tam, prawda, przy okazji różnych publicznych wystąpień, czy jakichś tam, no widzę te zdjęcia. No chyba mam w domu też jakieś takie zdjęcia z młodości, gdzieś tam, na przykład na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Ach, no, tak, jakby nie było, to jest wspaniały. Prawda, że dobry ten film? Bardzo wspaniały. Dobry film, wspaniały. Oglądałem go jakieś 3 dni temu. To pierwsze. Drugie, nie, no to w ogóle, to jest ciekawe w ogóle zagadnienie. Panie oczywiście czytały albo widziały na scenie ostatnią taśmę Krapa, Becketa. Oczywiście. I nie patrzę na was w tej chwili. I teraz, o czym jest ostatnia taśma? Ale to było w Teatrze Telewizji, ja pamiętam. W Teatrze Telewizji wszystko było. To wspaniale, ja tego nie widziałem, ale wspaniale grał Tadeusz Łomnicki. Potem tak, to było w Teatrze Telewizji. Ja miałem zaszczyt zagrać to w Teatrze Polskim. Zapraszam panie na przedstawienie. Dziękujemy. Do Teatru Polskiego. To nie jest taki zły teatr, także warto Chociaż wpaść. Polski. Chociaż polski, tak. I teraz. Nie, niezły, bo polski. I teraz, okay. I teraz tak. O czym to jest ten tekst? Co ten tekst opowiada? Ten tekst opowiada historię człowieka, który odsłuchuje swoje taśmy, które nagrywa każdego roku w dniu swoich urodzin. I ponieważ te taśmy nagrywa od wielu, wielu, od kilkudziesięciu nawet lat, to w pewnych nagraniach odnosi się do nagrań sprzed lat. Mhm. I obraz, który nam się widzowi pojawia, ujawnia, jest taki, że mamy oto do czynienia z kilkoma osobami. Mm-hmm. Z tym młodym, z tym w średnim wieku i z tym starcem, który ma mój wiek. Mm-hmm. W związku z czym, kiedy pani mówi o tym młodym, prawda, młodym, czy pan mm-hmm. w lustrze siebie widzi młodego, no to po pierwsze nie widzę, a po drugie, gdybym spojrzał, to bym spojrzał na jakiegoś obcego mi dzisiaj człowieka. A nie widzi pan, jakie to podobne jest do Beksińskiego? Nie dość, że on się nagrywał i potem odtwarzał, oglądał to, to jeszcze Beksiński pił na przykład herbaty w szklance, z której pił godzinę wcześniej, bo on nie lubił pić po obcym. No i ma rację, proszę pani, ale Beksiński w ogóle wyprzedził naszą epokę mm-hmm. w tym sensie, że już wtedy nagrywał wszystko. A co robi dzisiaj miliard ludzi na Ziemi? Mm-hmm. Nagrywa wszystko. Nagrywa i wideo, i zdjęcia, i dźwięk. Wszyscy mamy te kamery, które kiedyś miał wyłącznie Beksiński, bo on tam zdobywał w jakiś sposób tam szczególny za granicę i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to nie jest taka żonglerka tymi swoim ja z kilku momentów czasowych? Czy ona nie jest myląca? Że człowiek na przykład już może nie wiedzieć, gdzie się znajduje, na tej osi. Absolutnie się z panią zgadzam. Absolutnie się z panią zgadzam. Niezłe Ewka. Co myśli ta złota? Nie, no naprawdę. Jest pani dzisiaj w formie po prostu. Mnie się wydaje, że w związku z tym to, co można określić z takim, jak to jak to się po polsku mówi, że najmniej się można pomylić. To jest, dobrze mówię. Przynajmniej dobrze to, co chcę powiedzieć. Aha. Najmniej można się pomylić, mówiąc o sobie w tym momencie, w którym się mówi. Najmniej się poważnie. Można pomylić. Mówię to poważnie. No bo w tej chwili siedzę tutaj z paniami, zrobiłem wczoraj to, jutro będę robił to, myślę w tej chwili to naprawdę i tak dalej. Przecież to, co myślę, na przykład kwestie wywiadów różnych, prawda? No to wywiady są relacją momentu wywiadu. Mm-hmm. Dzień później ja mogę myśleć kompletnie coś innego mi przypomni się i tak dalej, więc może to nie jest tak, może kompletnie głupie. Prawdę o nas znamy w momencie jej wygłaszania,
Ani a wie pan, później, że ani wcześniej. Psychologowie, czy psycholodzy, jak to się mówi, psychologowie. Ci, którzy zajmują się psychologią zawodową. Dokładnie, tak. Więc oni zrobili takie badania, z których wynika, że człowiek w ogóle zna siebie o wiele mniej niż znają nas sąsiedzi, przyjaciele, żony, mężowie. To jest bardzo ciekawe, ale to nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, ponieważ ja czasami wiem więcej o postaci niż autor dramatu, filmu czy czegoś takiego. Rozumiecie? Ponieważ ja muszę się w niego wcielić lub w nią wcielić tak. I wtedy wydaje mi się, że jest, buduję tę rolę w ten sposób, że wiem więcej o niej niż często autor. A nawiązując właśnie do niej, do roli, którą pan brawurowo zagrał jako Lorettę w serialu Królowa, bardzo mi się ten serial podobał i się bardzo wzruszyłam na końcu. Nawet, muszę przyznać, nawet na liście Schindlera nie płakałam, a tu mi nawet łza jakby w oku zawilgotniała. W ogóle nigdy nie płaczę w teatrze. Co i w zrobiła łza? Co ona zrobiła? Tak. Zalśniła. A co ja powiedziałam? Dobra, pojawiła się. Pojawiła się. Zawilgotniała. Gdybyś grała w Nazi grama po prostu. Ale gdybyśmy grały dlatego, w Scramble, kochanie, wyleciałabyś z gry. Niezależnie od słów, które pani użyła, ja zrozumiałem to, co ja pani rozumiem, mówiła. To jest ciekawe zjawisko, bo można ja mam prosty czasami przekaz. Nie używać słów precyzyjnie, a obraz się przekazuje. To jest ciekawe. Ale chciałam powiedzieć, że jestem skrablistką i po prostu koleżanka by wypadła z gry. No tak, to rozumiem. Ale słuchajcie, pani jednak nie zadała pytania. Pytanie, tak, właśnie, dziękuję mistrzu. Czy mogę pana w rękę pocałować? Nie, w rękę, Jezus Maria. W nogę, Magda. Proszę państwa. W nogę? Nie, w rękę. Pani redaktor, to jest ręka, naprawdę to zrobiła. Ręka mistrza, ja to była noga. Tak. Ja głupieję. Przez chwilę nie było poważnie, nogi. A nagle się nie jakoś po zmieniło. Nagle. Pani Andrzej, ale pod kolana, kolana będę chwytać na koniec. Magda, nie całuj pana w nogę. Chyba poproszę żonę, żeby weszła do studia. Tup, weszła. Dzień dobry, pani żono. Dzień dobry. Kasiu, dzieją się rzeczy dziwne, ale wszystko jest w porządku. Ja też codziennie ciebie całuję przecież. A po nogach? Tak. No właśnie. Dobrze, dobra, do wracając pytania, do pytania. A mnie to wszyscy możecie pocałować w nogę. Tylko Ewka, musisz to wykrzykiwać do mikrofonu, bo potem słuchacze się skarżą. Nie starzą. Starzą to my się starzeją. Starzeją się słuchacze. Dobra. Słuchajcie, ja cały czas wiem, o co chciałam zapytać. Czy lepiej być starzejącą się babą, czy nogą? Czy dziadem? Ewka, to jest poważny mistrz, on w Paryżu był, a ty tutaj... Wie pani, też byłam w Paryżu. No, nie wiem, a nie tak długo. Nie wiem, jak starzeje się, używam pani sformułowania, baba. Stara baba, ponieważ nią nie jestem, natomiast wiem, jak starzeje się... Ale był się pan nią przez chwilę. To było udawanie. To było udawanie. Mhm. Natomiast wiem, jak starzeje się mężczyzna. Obawiam się, że jest mu łatwiej. Tak, brawo. Ale pan przed chwilą powiedział, że wie pan o postaci więcej niż reżyser, więc chciałbym nawiązać do postaci Lorette. Ale Loretta ostatecznie pani, nie była ale kobietą. Lorettę grałem tylko w wieku 76 lat, więc nie wiem, co się działo przedtem, ani co się będzie działo później. Ale Loretta była zadowolona wewnętrznie. Była szczęśliwa, oczywiście, że tak. Przecież przyjechała do kraju. Do ojczyzny. Mogła udawać. Proszę o tym nie zapominać. Nie, ale jest... Loretta zawsze mówi prawdę, ponieważ jest kobietą. Tak. A kobieta zawsze mówi prawdę. No, panie, no co wy mu opowiadacie jakieś rzeczy? Podejrzewać kobiety o kłamstwo, no. O, dajcie spokój. To pan jednak się dobrze co w tę rolę nie wczuł. Nie no, pan Andrzej nas prowokuje. Tak. Wyczuwam. Kochany, już nigdy pana nie pocałujemy w nogę. Ale zaprosicie mnie jeszcze raz. Ale nie, bo chodzi o to, wie pan co, że... Słucham, proszę panie, zobaczyć, nasza teoria jest taka, że łatwiej być mężczyzną nogą. W ogóle, a starzejąc... Nie, Ewa, nie nogą, przestań z tą nogą. A szczególnie mężczyzną starzejącym się. Natomiast kiedy ile pan zabiegów miał wokół siebie jako kobieta i jednak jest pan ładniejszy jako mężczyzna. Ja nie chcę obrażać pana damskiej duszy, ale jako mężczyzna jest pan ładniejszy. Do czego pani prowadzi? Że łatwiej być starzejącym się mężczyzną. Ale ja to powiedziałem, więc ja wiem, ale po prostu chciałam to pani potwierdza twórczo. Moją tezę. Tak. Jestem bardzo usatysfakcjonowany. Mhm. A co z makijażem? Czy ciężko było właśnie kobiecy makijaż versus męski makijaż? Proszę pani, ja leżałem na tej sofie zwanej fotelem do charakteryzacji w pozycji wyciągniętej. Łukasz pracował przez 2 godziny, nawet więcej, 2,5. Łukasz, potem nazwisko mnie, jakie? Łukasz Rembasadelon. Potem mnie ubierano i koniec. Ile trwało malowanie? Malowanie samo trwało 2,5 mniej więcej. Rany Julek.
Ale wie pan, ja też się dziwiłem. Otóż przynajmniej godzinę Łukasz pracował nad oczami. Więcej. Ale miał pan taką ochotę, czy, bo właśnie pan mówi, że kostium buduje też rolę, czyli jak wszedł pan w ten kostium, to nie miał pan ochoty powiedzieć: Łukaszko, naciągnąłbyś mi tutaj trochę zmarszczyk? Czy on po prostu panu naciąga? Ale proszę pani, makijażem się nie naciąga, chyba że ma się klamerki. Ja pracuję z najlepszymi profesjonalistami na świecie. Jak ja mógłbym zwracać uwagę Łukaszowi, co on ma zrobić z charakteryzacją? Jak ja mógłbym zwracać uwagę Tomkowi Osunińskiemu albo Konradowi Bikowskiemu? Przecież to byłoby w ogóle po pierwsze głupie, po drugie niestosowne, kompletnie nie na miejscu. To są profesjonaliści, oni wiedzą lepiej, co trzeba umieścić wokół, albo jak ściąć tam talię, czy gdzie ma być pasek albo kieszeń. No ale to w sumie pan będzie w tym chodził, albo znaczy pani, a nie Osoliński, ale na miłość boską. Ale sztuka aktorska polega na dostosowywaniu się do tekstu autora, do partnerów, do reżysera, do kostiumu, do charakteryzacji, do światła, do muzyki i wreszcie do widza, a nawet do języka, a nawet do miasta, harowa. A nawet do temperatury, proszę pani. Co inaczej się gra, jak jest temperatura plus 30, a inaczej jak jest temperatura minus 10, proszę pani, no naprawdę. Mówię takie prawdy, że zaskoczony jestem, że panie tego nie plus wiedzą. Czy się wkurzył? Ja się nie wkurzyłem. Ma pan psa? Proszę pani, kiedyś bardzo często chorowałem na gardło i byłem na granicy tracenia głosu. I wie pani, co mi powiedział mój lekarz? Laryngolog. Wywal psa, panie, Andrzej. Kup pan se psa. A. Ja nie rozumiem, dlaczego mam sobie kupić psa, panie doktorze? Bo będzie pan chodził dwa razy dziennie na spacer. Aha. Bo to jest znakomite lekarstwo. Niestety nie kupiłem psa, ale starość pomogła mi i teraz zaziębiam się bardzo rzadko. A i nie kupił pan psa? Nie lubi pan zwierzątek? Proszę pani, żona chce kupić psa od wielu, wielu lat. Ja mam codzienną walkę o psa, proszę pani. My jesteśmy, mamy dużo psów razem. Troje psów mamy razem, tak? Z Ewką. Tak. Tak. I dzieci też mamy troje. Rozumiem. A czy to jest jakaś sugestia, że coś... Nie, że dzieci nie że chcemy mieć więcej. Że za dużo jest tych psów? Nie, nie, nie. Tylko nie, właśnie zachęcamy. Tam, zachęcamy. Rozumiem. Żona tutaj akurat żona nas widzi. Żona na festiwalu, a jakiego na psa festiwalu byście filmów i spotkań niezwykłych zorganizowała spacer psów, proszę sobie wyobrazić. Tak. Było 15 psów. Wspaniale. I żadnego pan nie chciał? Nie, proszę pani, nie. Dlatego, że ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Ja nie mogę dla swoich fanaberii, jakichś kaprysów, jakiegoś, proszę pani, dbania tylko i wyłącznie o moje zdrowie, narażać tego biednego psa na mękę. Bo no przecież to będzie męka. W łóżku z człowiekiem to koszmar. To musi być koszmar, rzeczywiście. To musi być koszmar dla psa faktycznie. Lepiej, ja bym też w schronisku wolał dostać. Jak te kobiety znoszą spać z takim starcem, na przykład jak ja. No, znaczy nie kobiety, tylko żona. No, dziękujemy tutaj. Właśnie, bo się zaniepokoiłyśmy. Nie ma powodu, że najmniejszego niepokoju. Czy obserwuje pan wśród pana kolegów mężczyzn albo osoby, które się identyfikują jako mężczyźni, taką tendencję, żeby poprawiać urodę? No naturalnie, proszę pani. Naturalnie. I co pan myśli o tym? Czy pan myśli o tym, żeby ja na przykład zrobić tym... sobie wypełniacze takie delikatne? Ja nie wiem, co to znaczy wypełniacz, wie pani. To znaczy wypełnia. Ale wypełniacz są... wypełnia. Ale mogę być cztery? Tak. A kto to będzie słuchał? Nikt. Dobra. Więc wie pani, myślę o pewnych sprawach, że można by coś tam zrobić na tym ryju moim, wie pani? U siebie, tak? Tak. Tak. Ale co na przykład, co? No nie, no... Bo jest aż tak dużo? No, nie. Żeby tak... Uzupełnić jedynki na przykład zęby. Albo jak Piłsudski zapuścić wąs. A wie pani, dlaczego on zapuścił? No wiem, bo mu wybili zęby. No, tak. Dlaczego nie wstawili mu? Tego nie rozumiem. To jest ciekawe, prawda? No, chodził po prostu, był marszałkiem, miał swoją kaszankę, czy kasztankę i po prostu... I kobiety. I kobiety. I zmieniał religię dla nich, wyznania. A zębów nie zmienił. No tak, to jest. Prawda? Ale jest to, bardzo, to jest w ogóle bardzo popularny sposób na uzębienie wśród mężczyzn. Znaczy, nie masz zębów, zapuszczasz wąsy. Masz czarne zęby, zapuszczasz wąsy. Rozumiem. Robią ci się zmarszczki, zapuszczasz wąsy i brodę. I to jest w ogóle czyli też takie... Czyli to dobrze takie... o mnie świadczy, że tak, nie mam tak. wąsa. Ma pan białe zęby tylko, oraz zęby. Tylko kleję go do różnych ról. Tak. Ale co panu najbardziej doskwiera? Zmarszczki na czole, na głupota, tutaj te... Głupota niektórych. Ale własna? Pani. Nie. Ewka, ale pani, te, ale to, te... To było, to tak było, nie będziemy pani, rozmawiać. Nie. Przepraszam, ale nie, ale skoro pani tak do mnie, to ja też do pani tak. Tak, proszę pani. Tak się kurczę pieczone tego na swoją głupotę i tak codziennie, żona świadkiem, wie pani, czasami idiota. I powtarzam tak z 10 razy dziennie.
Ale... Bo zrobiłem to, bo zapomniałem to, bo spóźniłem się tu, bo nie zanotowałem tego, bo nie zadzwoniłem, albo zadzwoniłem i nie powiedziałem to, co miałem powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Zapomniałem klucza, zapomniałem zamknąć drzwi, zapomniałem klucz od samochodu i tak dalej. Na przykład musi... No właśnie, na siebie mówię idiota. Nie, to proszę się nie obrażać, bo naprawdę proszę nie obrażać naszego dobra narodowego. Nie jest pan swoją własną, prywatną własnością, tylko jest pan po prostu, na pewno pan ma virtuti militari albo gloria artis, albo coś takiego. Nie, natomiast... No i proszę naprawdę nie obrażać nam Andrzeja Seweryna, nie rzucim Seweryna skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. I chciałam powiedzieć, że... Nie, bardzo dobrze, że się pana żona śmieje. Nie mogę. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, że milczę od 30 sekund. Tak, bo pan jest przy okazji jeszcze skromny. Ja złoty, się... a skromny. Panie Andrzeju, proszę, ja się wstydzę. Znaczy, jestem zażenowana. Ewka jest zawsze zażenowana tym, co mówię. Bo Magda, gdybyś powiedział tylko... Wazeliną? Tak, tak, właśnie. Pan mistrz to uwielbia. Na pewno każdy mistrz to uwielbia. Akurat tak. Niekoniecznie, ale już dobra, widziałam dobra. Pani, milczenie moje było chyba dość wyraziste. Powiedział pan, nie, bo już dążę do tego, jaki sposób na to. Nie, no powiedz coś miłego panu Andrzeju. Mówił pan, że... Ale przecież mówił ci od początku wszystkim miłe rzeczy. Słuchajcie, może to mnie przerywa? Ja mogę pani nie przerywać, jeżeli pani chce, to nie będę pani przerywał. W ogóle cały czas nie będę pani przerywał, po to, żeby pani mogła wypowiedzieć to, co pani chciała powiedzieć. Dlatego nigdy, przysięgam pani, już nigdy pani nie przerywam i nie przerwę. I to jest taka zasada, którą przyjąłem w czasie tej audycji. Że ja przeżywać nikomu nie będę i nikomu nie będę przeszkadzał i w ogóle po prostu będę się zachowywał tak, jak trzeba, żeby nikt nie przerywać po prostu. Bardzo dziękuję panu. Właśnie chciałam powiedzieć, że jak pan mówi, że kostium buduje człowieka, bo bardzo, ja zaraz powiem, czemu mnie to fascynuje, ale to o mnie powiem na końcu. Chodzi o to, że musi pan po prostu się przebrać za na przykład, nie wiem, perfekcyjną panią domu i wtedy pan niczego nie będzie zapominał. Wie pan, Małgorzata Rozenek. Niczego pan nie będzie zapominał, niczego nie będzie pan gubił, nigdzie pan się nie spóźni. Będzie pan perfekcyjną panią domu. Do kostiumu potrzeba... Właśnie chciałem o tym przebrać kostium, tak. Bo niby co... Trzeba mieć białe rękawiczki, żeby sprawdzać, co jest zakurzone. Tak, pod... bardzo obcisły strój taki. Dlaczego? Gorset. No tak nosi to pani, wtedy... perfekcyjna pani domu nosi. A kto to jest w ogóle perfekcyjna? Małgorzata Rozenek, żona Majdana. Jezus Maria, piłkarz. Ja nie wiem, kto to jest pani Rozenek, nie wiem, kto to jest Majdan i nie wiem, co to znaczy perfekcyjna pani Majdan domu. To chyba jest... To jest mąż Rozenek. On był piłkarzem w Szczecinie. Rozumiem, nie wiem. Zasłynął z tego, proszę, że jak wybaczyć. Był piłkarzem, nie miał włosów, a teraz ma włosy. Bo małżeństwo na niego dobrze podziałało po prostu. Czyli ja muszę zwrócić się do żony, żeby mi tutaj te łysiny troszeczkę. No nie, ale łysina tu się pojawia, bo mówiliśmy o starości, tak? Mówiliśmy o starości. Tak, tak. No więc tak, więc tutaj zaczynam poważnie już tracić włosy i na przykład w jednej roli, w drugiej, w trzeciej, to wstawiają mi tutaj taką, jak to się mówi? Piuskę. Piuskę to ja bym grał papieża. Po prostu włosy, no krótko mówiąc włosy. Ja papieża nie grałem chyba. To pan żoną. Nie grał papieża? Nie, ja grałem Karol, prymasa... który został człowiekiem. Nie, ja żartuję, prymasa, żartuję. Ja grałem Karol, który został Wyszyńskim. Prymusa Wyszyńskiego. W filmie, nie, Prymasa Wyszyńskiego. Mm-hmm. W filmie Prymas... Prymas Tysiąclecia, tak. Mm-hmm. Dobrze. A tak to normalnie wstawiam panu peruczkę. Treskę, to znaczy nie normalnie. Treskę mistrzu. Tak treskę, jak nie, nie, że normalnie, ale są role, w aha. których tak się dzieje. Tak, dobrze. A w Lorecie panu w ogóle wstawili perułkę. No tak, no, widziały panie, piękna, bardzo piękna peruka. Która jest... od razu czyniła, że wykonywałem gesty szczególne, bo nie można wykonywać gestów jak kowboj na koniu, kiedy ma się tak wspaniałą perukę i się idzie na szpilkę. Ale to przychodzi samo z siebie, prawda? Dokładnie. Chciałam zapytać, czy może jak ja się ma tą perukę z Lorettą i na przykład robi się takie gesty, na przykład, czy ta peruka nie spada i czy ona jest tak dobrze, nie. ona jest nie. pełna profeska, bo to ona, tego się ona jest przyklejona tu. Tu chyba też była przyklejana, tego dokładnie nie pamiętam, bo ja noszę w moim życiu aktorskim dużo peruk i niektóre, na przykład w tym, w Borysie Godunowie to w ogóle nie były klejone klejem, tylko były takie i wąsy, i broda, to są takie sposoby, no po prostu inne, nieważne, taśmą. Więc nie ma żadnej obawy, żeby peruka spadła, żadnej. Tylko to się właśnie bałam, że to jakby ogranicza swobodę taką... Jak oglądasz, to się... A, ja nic nie mówię, że...
Nie, no już. Nie, bardzo proszę. Nie, bardzo proszę. Ale już skończyłam. Ale pani nic nie powiedziała o swoim kostiumie. No jest, naprawdę, proszę. To znaczy, ja obiecuję, że się za to prowadzić ten wywiad. Ja chętnie wywiad z paniami zrobię na przykład w tej chwili. Żebyśmy zaczęli, na przykład ja zacznę teraz przepytywać panie na temat właśnie tego, co to jest kobiecość. Jest mi strasznie przykro, bo ja się nie przebieram tak bardzo. A jeżeli nawet się przebieram, to o tym tak nie mówię. Aha. Bo to są stroje sadomasochistyczne i się krępuje. Matko Boska Częstochowska, Jezus Maria. Dobrze, ale to może w takim razie pani znaczy zakłada strój niewidoczny, strój panią tworzy. To też jest bardzo ciekawe, wie pani, bo czasami trzeba sobie wyobrazić ten strój, prawda? Jeża, na przykład aktor, jak na przykład jestem ubrany, prawda? Mam ćwiczenia z moimi studentami, prawda? I ja im mówię, słuchajcie, jesteście goli i wchodzicie do basenu. I oni, proszę pani, to grają, więc może to tak jest. Ale każe im się pan rozebrać do gola? Nigdy w życiu, to bardzo nikomu dobrze. Nie kazałem. Nie. To jest bardzo ciekawe zresztą, bo kiedy wybuchły te afery, prawda, tych problemów między nauczycielami, a studentami, między reżyserami, a aktorami i tak dalej, tak zacząłem przeglądać swoją przeszłość. Szybciutko. Film się przewijał jak w ostatnich minutach życia. Żeby pani wiedziała. I rzeczywiście pamiętam, że czasami były takie ćwiczenia ze studentami, w których nie mogłem nie dotknąć ciała kobiety. Wtedy brałem rękę pani... I tą ręką pani dotykałem. Aha, Jezu, fantastycznie. Nie wiem, to słuchacze teraz tego nie widzą. No. Ja zaraz dzwonię na policję, po prostu. Trzyma Ewę za rękę, udając, że to jest ręka czyjejś pani, żeby dotknęła ta ręka tamtą inną panią, co pan by dotknął, ale nie dotknął, bo był pan bardzo postępowy jeszcze w dawnych czasach. Tak. Ale czy kiedy pan był studentem i adeptem, miał pan do czynienia też z rodzajem brutalnego traktowania, który teraz pan myśli, że był pewnym przekroczeniem? Nie. Ani w teatrze, ani w czasie studiów nie było nic takiego. Przysięgam, naprawdę, to jest prawda, co mówię. Nikt, ani profesor Wiercińska, ani profesor Wyżykowski, ani profesor Tomaszewska, ani profesor Kreczmarowa, ani profesor Wiercińska, nikt, ani profesor Lindner, profesor Szczuka i tak dalej. No. A jest pan skłonny... Banialuki, wtedy naprawdę. No. A jest pan skłonny myśleć, że to, co teraz jakby wybucha, jest prawdą? Czy jest nie mam to... żadnych podstaw, żeby nie oskarżać, ale żeby wątpić, że skoro ludzie mówią to, co mówią, dlaczego mają kłamać, prawda? Ale wróćmy do tego pytania, które pan zadał Ewie. Jakie, Ewo, kostium nosisz niewidzialny? Prawda, to jest ciekawe pytanie. Tak, dziękuję, że pani była miło zwrócić uwagę na moją inteligencję. Znaczy, przepraszam, Generalnie staram się zrzucać kostium osoby, która robi rzeczy tylko po to, żeby... Czemu pokazujesz na mnie? Nie, ale proponuję, żeby pani skończyła zdanie. Skończyć zdanie jest zawsze warto. Która robi rzeczy tylko po to, żeby innym było przyjemnie. A, tak. Magdowi lepiej. Fajnie. Tak. A to jest ale fajne. To jest ale wie pani, to jest znowu bardzo ciekawa sprawa. Ja miałem do czynienia z ludźmi cierpiącymi, którym mówiłem, wiem, że cierpisz, ale skoro cierpisz i nic nie robisz, to może idź pomóż innym, bo oni na ciebie czekają, na pewno. Może wtedy to twoje cierpienie, bo to chodziło raczej o cierpienie duchowe, może to cierpienie ci się zmniejszy po prostu. To jedno. A drugie, myślę o tym, że po to, żeby pomagać innym, nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło z pani pytaniem, żeby pomagać innym, trzeba się samemu dobrze czuć. Święta Teresa z Kalkuty nie mogła się czuć źle, pomagając umierać innym. No to niemożliwe, żeby taką torturę sobie wymyśliła. Ale ona chyba też przede wszystkim dobrze się czuła, bo robiła bardzo duże interesy finansowe. A weź nie mów tego kardynałowi. Z księżmi się nie dogadasz na ten temat, nie? Ale oczywiście zgadzam się z panem, że trzeba być najpierw dobrym dla siebie. Właśnie o tym, o kostiumie człowieka, który jest dobry dla siebie. A gdybym mogła powiedzieć o kostiumie Ewy, to Ewa ma kostium jeża na sobie. Tak kuje, tak? Nie, po prostu zwija się w kuleczkę. Rozumiem, po prostu Ewa, jakby pan zobaczył Ewusię na zdjęciach, to ona jest po prostu taka zawsze skulona jak kuleczka. Bardzo jest nieśmiała. Oh. To znaczy, wiesz, Magda, w porównaniu z tobą wszyscy są nieśmiali. Ja jestem bardzo nieśmiała. Tak.
Czyli ja jestem po środku. Ja w takim razie będę starał się być mniej nieśmiały niż pani i mniej śmiały niż pani. Dobrze, dobrze, fantastycznie. Dobrze. I chyba tym optymistycznym akcentem kończymy. Czy jeszcze masz A czy twój pies nie przyszedł właśnie? Przepraszam bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy mamusie panu powiedziały, że my mamy też jeszcze psy w naszym podcaście. I chciałybyśmy, ja się nazywam Toto i jestem Chihuahuą. A jakim jesteś psem, Andrzej? Ja jestem złym psem. A to jest pies Ewki, on się nazywa Blowal. Jestem Blowal i chodzę do przedszkola. Tak. Jestem stary już. A będziesz nas niedługo. Oczywiście, że zaraz was zjem. A chcesz nas ugryźć, Andrzej? Naturalnie, że tak. Proszę pana, a w co nas pan będzie gryzł? W dupę! Andrzej, a jak masz na imię? Bo Andrzej to twój pan ma na imię lat. Ja jestem Neptun. Neptun? Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi to do głowy w tej Neptun, chwili. Neptun, a twój pan jest fajny? Moja pani jest fajna. A twój pan? A jest na razie Kacha. Kacha. I jak do niej szczekać? Kacha! 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 Ona bardzo to lubi. A ty lubi. Na przykład lubisz, co lubisz jeść, Neptun? Bo ja na przykład lubię syski jeść. Dupy lubię jeść. Dupy, ale chwycę i lubię. A to dobra jest dupa, to ja też dzisiaj zjem. No, po prostu dupę mamusia. Ale nie zimne dupy. Ale to, ale przecież chomiki nie jedzą dup. Sam jesteś chomikiem, ty dupy. Ja jestem chomik. On mnie poniżej godność mi odbiela i mówi, że jestem chomikiem. A przecież Andrzej, widziałeś wczoraj mnie i jestem ciłałem, prawda? Co to jest ciłałem? O co to chodzi? Ja mam z tym, to tak właśnie musi z psem, on jest go przeciłało, ja jestem owcalkiem. Nie wiem, czy ją dupę dzisiaj zjem na kulaci. Mówicie o tym, jakiego rodzaju jesteście psami. Chyba, że jest kozibobem, bo tylko ty ci wejdzie. Ja jestem znajdą. No właśnie, czy wy jesteście tym psem, co was Andrzej i Kaśka wzięli ze schroniska, bo Andrzej bardzo chciał psa? Kto to jest Andrzej? Andrzej, twój pan. Mój pan? Nie, ja nie mam żadnego pana, ja mam tylko panią. No dobra, a co? Bo tamten w ogóle się mną nie interesuje, więc nie traktuję go jako psa, jako pan. Traktuj go jako psa właśnie, wiesz? Oczywiście, on nie chce wychodzić ze mną na spacer. Ale to możesz go ugryźć w dupę. Ja go ugryzę dwa razy dzisiaj w dupę. Dobra, w lewy pośladek i w prawy. No dobra, no to co, dziewczyny? Cześć, cześć. To cześć, pa. Bo my w ogóle mamy takie jeszcze audycje Głos psa w każdym polskim domu. I my tutaj imprentujemy. Właśnie to z nas jakiś wiersz? Nasz jakiś wiersek. Wiersek o psie? No nie może być o człowieku. Litwo, ojczyzno moja. To było w naszym pierwszym programie. Bardzo cię przepraszam. Może znasz jakiś łatwiejszy, bo ja chodzę w przedszkolu. My jeszcze nie znamy jeszcze wszystkich litelek. Już mówię, być albo nie być. Oto jest pytanie. Czy ten szlachetny czynnik, kto w pokorze znosi fortuny ciosy obelżywe? Czy ów, co zbrojnym ramieniem przecina węzeł udręki? Umiera, zasypia, odśpi. Na swoim snem obwieszcza światu, że serce już nie boli, a mdłe ciało zbyło się pęd natury i tak dalej. Brawo, łapki bijemy, brawo. Jak ja to powiem, w przedszkolu ze Sexpila słuchałem, to mnie chłopaki nie uwierzą. Sexpil to jest coś z seksem? Sexpil. No chyba zwariowałaś. Zwariowałeś. Zwariowałoś. A wiesz co? To wiecie co? A ten Szekspir tam nie trzymał czaszki? Bo to kości, co można by zjeść. On trzymał czaszkę. Jorika czaszkę trzymał. A to jest fajne imię dla psa, Jorik. Ale Neptun lepsze. To drugiego psa nazwiecie Jorik. Taka propozycja. Drugiego nie będę miał. To jest taka lasa, Jolik. Joliki północnoafrykańskie. Lolita? Lolita, to też. Jolik. Dobra, to lecimy, bo mi się z tej stresu nie zsikuj, mi się kogoś ugryźć w dupę. Pa! Cześć, chyba Bobek.